Święta i niepokalana dziewica. Jakimi pochwałami zdołane sławić Ciebie, bo zamknęłaś stworzenie tego, którego niebiosa pragnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niebiosami i błogosławiony jest pomoc Twojego łona. Oto mija już sprawa Twojego objawienia się Trojgu dzieciom w Kapinie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą, my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy, zwracamy się do Twojego niepokalanego serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę. Pragniemy z Bożą pomocą na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy stanowić jeden, nawracający się nieustannie lud Boży, którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć własnym i święcającym, aby nasz Kościół stał się prawdziwym domem Bożym, bramą nieba. Powtarzamy niepokalane serce Maryi przyrzekamy. Niepokalane serce Maryi przyrzekamy. Matko świętej rodziny z Nazaretu, Boże, opiekunką polskich rodzin, chcemy uczynić wszystko, co niezbędne, aby bronić godności kobiety, wspomagać małżonków w wierze, trwaniu, świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego, ustanowionego przez Boga i nie dać osobom potrzebnym złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji. Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem morali. Niepokalane serce Maryi przyrzekamy. Maryjo, przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa, teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę u Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju, w bezpieczeństwie, we własnej rodzinie. Niepokalane serce Maryi przyrzekamy. Rodzicielko założyciela Kościoła, my, polscy biskupi, w naszej pasterskiej posłudze będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się mistyczne ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna. Niepokalane serce Maryi przyrzekamy. Nasza Matko i Królowo, pragniemy poprzez autentycznie chrześcijański styl życia przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest drogą, prawdą i życiem. Niepokalane serce Maryi przyrzekamy. Przyrzekamy czynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna. Poświęcając się temu niepokalanemu sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.